Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Czas biznesu. We wtorek na antenie Radia Pryzmat. Witajcie kochani, minęła 19, jesteśmy w audycji Czas Biznesu z formułą designu, z nami jest pani Monika. Pani Moniko, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać trochę o edukacji w ramach designu. Tutaj projekt Zaprojektowani, czyli spotkanie z designem. Czemu one mają służyć, do kogo są skierowane? Skierowani są do... Właśnie całe to wydarzenie jest skierowane do wszystkich osób, które są zainteresowane w jakikolwiek sposób projektowaniem i designem. Czyli zarówno dla profesjonalistów, jak i dla ludzi początkujących, nazwijmy to. Takich, którzy dopiero zaczynają przygodę z projektowaniem albo w ogóle zaczęli się tym interesować. No i prezentujemy tam przede wszystkim... W tym roku przynajmniej będą to zaproszone osoby ze świata również. Przyjadą dwie projektantki z Włoch, Emma Scolari i Zuzanna Niespor. Stworzą duet, który nazwany jest Dizeru. Poznałam je we Włoszech i udało mi się je zaprosić tutaj do Polski. Także będą opowiadać o swoich dokonaniach. Będą też projektantki polskie, które też miały wystawy we Włoszech na tegorocznej edycji Milano Design Week w takiej części przeznaczonej dla młodych projektantów. To się nazywa Salone Satellite. I przyjedzie do nas pani Joanna Sieradzan i Natalia Wieteska. Będą też opowiadać o swoich pracach. Oprócz tego będą wykłady tematyczne. Czyli takie dość bogate grono specjalistów. Tak, na to przede wszystkim kładziemy nacisk. Ale będą też warsztaty, które zachęcą właśnie młodych, ale nie zawsze młodych, do tego, żeby kształtować swoją kreatywność. Tak, żeby zainspirować się rzeczami, które my tam zaprojektujemy, które zaprezentujemy. Możliwe, że będzie też to jakaś forma konkursu, bardzo krótkiego, ale przede wszystkim będą to warsztaty ze wszystkich dziedzin. Czyli będzie tam również projektowanie mody, a możliwe, że będziemy robić coś, co nazwiemy projektem nakrycia głowy. Będzie też projekt klosza do lampy. Takie przynajmniej są plany. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak trzeba. I będzie też na pewno coś związane z biżuterią. No, więc każdy może się wyżyć artystycznie. Tak. Także już zapraszam, dlatego że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. A jeszcze oczywiście będzie fotografia. Będą jeszcze warsztaty z fotografii, będą wystawy fotograficzne i temu wszystkiemu będą właśnie towarzyszyły wystawy. I też z tych wszystkich dziedzin, z jakich wymieniłam. Świetnie, to tak naprawdę szerokie grono odbiorców, a z drugiej strony też dla nas, osób, które przyjdą na to wydarzenie, test, co nam się podoba, co mniej, co jest nam bliższe, albo w czym chcielibyśmy się rozwijać, już korzystając z takiej dłuższej edukacji związanych z tymi branżami. Piękna sprawa. Czy Kraków, lokalizacja sprzyja temu, żeby ten design wybrzmiał odpowiednio? Tak, no oczywiście. Takie Kraków tutaj... miasto artystyczne, tak, dużo tak. osób stwierdzi. No, nie jesteśmy odosobnieni w tego typu działaniach. To też mnie cieszy. No ale chcemy tak przede wszystkim pokazać jak najlepszy design, jak z najlepszej strony i dobry design, dobre wzornictwo. No i zachęcić. Nawet nie tylko po to, żeby potem być projektantem, bo oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest skończenie jakiejś szkoły. No, nasza szkoła akurat nie jest dwuletnia, więc też to nie jest długi proces. I naprawdę przygotowujemy tak, żeby potem można pracować w tym zawodzie. Ale właśnie w ramach tych zaprojektowanych, po prostu można z przyjemnością coś zrobić, zobaczyć, że to jest też radość tworzenia. Oczywiście jest to też ciężka praca, ale w momencie, kiedy przychodzi się tylko na takie warsztaty dłuższe lub krótsze, no to ma się z tego radość. A co możemy wynieść oprócz radości?
no edukację, wyedukować się po prostu, dowiedzieć się czegoś, na czym to projektowanie polega. Oczywiście w jakiś tam podstawowych. Czyli też takiej kwestia. Teorii po prostu. Tak, tak. No bo tak wspominałam, wykłady będą no nie tylko promujące z projektantów, ale, no ale będziemy mówić właśnie o inspiracjach, jak szukać tych inspiracji. Także, no żeby ta kreatywność nas rosła. Zastanawia mnie, jak rozpoznać dobrze zaprojektowaną rzecz. Jest na to jakaś receptura? No, trzeba mieć doświadczenie. No, to nie jest tak, że to się wysysa z mlekiem matki. Chociaż pewnie też, ale musimy obserwować to, co dzieje się dobrego w sztuce. No, uczymy się na dobrych przykładach i na dobrych projektach. Najlepiej na jakichś pozytywnych przykładach. No, po prostu trzeba pójść do muzeum. Po prostu trzeba pójść na dobrą wystawę. Nawet na takie warsztaty, żeby tak zrozumieć, na czym polega lepsze lub gorsze krzesło, ale na krześle po prostu trzeba usiąść. Sprawdzić, testować. Jedne krzesła lubimy bardziej, drugie lubimy mniej. Też to jest jakaś tam gradacja, że są krzesła, na których musimy siedzieć dłużej, na innych krócej. Taki artysta projektant właściwie, to też rzemieślnik musi wytworzyć to i cały czas to edukować. Tak, ale to są dwie różne sprawy, dlatego że sztuka to jedno i to projektowanie, którym ja się głównie zajmuję, choć sztuką zajmuję się też, ale wzornictwo, mówiąc po polsku, taką sztuką sensu stricto nie jest, jest sztuką użytkową, więc dobrze zaprojektowane i piękne krzesło no jednak nie do końca będzie współgrać z płótnem Caravaggio. To są trochę dwie różne rzeczy. Natomiast nie znaczy to, że cech jakichś tam artystycznych krzesło nie może posiadać. No ale jest przede wszystkim użyteczne. I o tym nie zapominajmy. Czyli jakieś mamy szczególne cechy, które wyróżniają dobrego projektanta? Wrażliwość na potrzeby, no, dobra obserwacja. Wrócę do tego, co powiedziałam wcześniej, że zarówno będzie myślał o funkcji, jak i o formie. Czyli ma być rzecz, którą on zaprojektuje, ma być użyteczna, ale ma być też piękna. I zarówno to dotyczy elementów wyposażenia wnętrz, ale też całości. Czyli no, całego wnętrza. On musi być dobrze skomponowane, musimy się nam dobrze w tym mieszkać. I w momencie, kiedy mamy do czynienia z projektantem, który robi zlecenie dla indywidualnego klienta, no to musi dobrze tego klienta rozumieć. Oczywiście pewne rzeczy trzeba podpowiedzieć. Nasza wiedza wynikająca z doświadczenia, z długiej edukacji bardzo często i z wiedzy technicznej no, wpływa często na to, na jakie decyzje podejmują nasi klienci. Niemniej jednak no, wrażliwość na zrozumienie, tak, czego ten klient tak naprawdę potrzebuje, bo to naprawdę też jest dosyć głęboka wiedza. Czyli też taka otwartość na drugiego człowieka, tak, z pewnością. Tak, to jest jakaś taka cecha taka psychologiczna. Może nie powiem, tak, ale może nie powiem, że jestem też dobrym psychologiem, ale staram się zrozumieć. I też słuchać potrzeb. Tak, tak. To zresztą polega na bardzo jakichś tam też początkowych, długich rozmowach. Im więcej dowiemy się w takim, nazwijmy to, wywiadzie, to tym klient będzie bardziej zadowolony. Będzie lepiej zrozumiały. Dla nas będzie lepiej zrozumiały, natomiast to, co my dla niego stworzymy, zbudujemy, no po prostu będzie go uszczęśliwiało w jakiś sposób. No cóż, no, piękne i wygodne wnętrze. Swoją drogą to też taka duża trudność zawodowa, stworzyć coś pięknego, ale jednocześnie funkcjonalnego, wygodnego.
No ale taka jest podstawa. Tak. Tego absolutnie nie można uniknąć. Ale to jest właśnie fascynujące w tej pracy. Przynajmniej dla mnie. Jedną z rzeczy, które fascynują. Jakoś dla mnie to jest oczywiste. Oczywiście te rzeczy właśnie, to tym się różni ten projekt designerski, wzorniczy od sztuki. Takiej, nazwijmy to, od malarstwa na przykład. Mhm. No bo oprócz ram, które sobie narzucimy w płótnie, no to może nas ograniczyć tylko nasza umiejętność. Natomiast w przypadku projektu to jest bardzo złożona kwestia i mamy naprawdę bardzo dużo ograniczeń związanych ze wszystkim. Z pieniędzmi, z możliwościami materiału, z umiejętnością rozmowy z klientem czy z klientami. Także no, dosyć skomplikowana sprawa, więc w momencie, kiedy nam się tych wszystkich elementów dosyć dużo nagromadzi, one zawsze się gromadzą, no to musimy wybrać to, co najlepsze, zarówno dla projektu, ale przede wszystkim dla klienta. No tak, ale też my musimy być z tego jakoś tak zadowoleni, no bo fajnie jest się podpisać pod tym, no co tak, się zrobiło. Zgodnie z umiejętnością, gustem, tak, no i tak, ze stylem, tak, który jest wypracowany. No też nie zawsze się to udaje, no ale no staramy się. To jest, że tak powiem, złożony proces projektowania. Taki projekt wydarzenia jest też bardzo istotny, żeby ten klient nawet o ciupkę był wyedukowany, jak rozmawiać z architektem albo z osobą, która dla niego będzie projektować. Tak, tego uczymy też studentów. Przynajmniej mam nadzieję, że taki już osiągamy efekt, bo bardzo wielu studentów pracuje w branży. Oczywiście nie wszyscy, ale naprawdę dużo. W związku z tym mam nadzieję, że to działa, ale właśnie to jest ten proces, że po kolei tłumaczymy, jak pracować, no przede wszystkim jak projektować, ale potem jak to wprowadzić w życie. Dla mnie wywiad jest, z takim przesłaniem was zostawiamy, obserwujcie dobry świat, Kraków jest pełen takiej inspiracji. Jak spotkacie panią Monikę, no to na pewno będziecie mogli rozpoznać, że to jest osoba, która lubi design. Może tego nie widzicie, ale my to widzimy, że te okulary to już mają kształt nietypowy, niespotykany, więc tutaj widzę już ten fragment takiego designu użytkowego,